Cześć wszystkim, ja jestem Czarnym Pana. Dzisiaj zapraszam Was na analizę dwóch postów z bloga Farminga 22. Przede wszystkim wiemy już, gdzie i kiedy będzie FarmCon w tym roku. Odbędzie się on 1 i 2 lipca w tej oto miejscowości w Deutzfahr arenie Dlaczego to jest takie interesujące? A no jak pewnie pamiętacie zeszłoroczną historię z FarmConem, to właśnie wtedy zostało tak naprawdę bardzo dużo rzeczy ogłoszonych e, związanych z marką John Deere. Zeszłoroczny FarmCon był właśnie ze współpracy z marką John Deere, no i dostaliśmy bardzo dużo fajnych rzeczy właśnie od tej marki. Czy tak będzie w tym roku? Czy dostaniemy moi drodzy jakieś DLC, które będzie związane właśnie z Dojczfarmem? Tego nie wiemy. Natomiast jeżeli, jeżeli sobie tutaj zobaczymy, to będziemy mieli pak drugi, który będzie gdzieś na środku. Podejrzewam, że to będzie to ma być drugi kwartał, natomiast miesiąca jeszcze dokładnie nie znamy. Generalnie lipiec to już jest trzeci kwartał, więc jeżeli Dojcware miałby zostać tak naprawdę dodany do gry, to najprawdopodobniej byłby. On jako element tutaj tego czwartego albo piątego DLC. Takie jest moje przypuszczenie. Natomiast, co w ogóle moglibyśmy dostać od marki Deutzfar? Czy to w ogóle jest. Jest szansa jakaś, że coś takiego dostaniemy. No przede wszystkim możecie zauważyć, że marka Deutschfara produkuje bardzo dużo różnego rodzaju rodzajów traktorów. Między innymi mamy sadownicze, między innymi mamy malutkie traktorki, ale też mamy na przykład serię 9, której w podstawce w farmingu nie ma. I przyznam szczerze, że ja taki traktor chętnie bym zobaczył. Akurat teraz strona Deutschfara przestała mi działać. Natomiast oprócz tego mamy trzy kombajny Deutschfara, których. Próżno szukać w farmingu, więc fajnie by było, gdyby właśnie takie coś oczywiście do farminga nam zawitało. Czy tak będzie? Czas pokaże. Jest jeszcze coś takiego jak linia zielonkowa, czyli mamy obecnie produkowane prasy, prasy owijarki, prasy zwijające, ale tego raczej specjalnie się nie spodziewam już. Dlaczego? Ano dlatego, że Giants opublikował też dzisiaj informacje na temat kolejnych fact sheetów od marki Geweil. Co mamy tutaj ciekawego? Ano dostaliśmy dwa sheety, więc ja już je wam pokażę. To co było wcześniej, to były moje przypuszczenia, oczywiście poza miejscem w i czasem Farmconu. Natomiast teraz już będą fakty. 21 marca będzie miało premierę właśnie Gwide DLC, więc chodźcie zobaczyć, dostaniemy tutaj owiarkę, pierwszą owiarkę do Bel, którą będzie można podczepić do ładowacza czołowego, tu akurat do ładowarki kołowej i zobaczcie, będziemy mogli przyczepić sobie ten cały... Można powiedzieć ekwipunek i owinąć nim bele. Bardzo fajnie, że będziemy mogli owinąć też te większe bele, także te najmniejsze, 125 i te średnie 150 cm bele, będzie można tym owinąć. Uważam, że jest to jedna z ciekawszych maszyn, która zostanie dodana właśnie w Geweil DLC. Natomiast będziemy mieli jeszcze drugą prasę, to będzie prasa do bel okrągłych i na co możecie zwrócić uwagę, to na to, że ona będzie po prostu tania. Będzie to jedna z najmniejszych, ale jednocześnie. Najtańszych pras w ogóle w grze. Niestety, no ale cóż, czego się spodziewać, za, jeśli chodzi o prasę w takich pieniądzach? będzie mogła ta prasa robić tylko i wyłącznie najmniejsze bele. Więc jak na razie nie mamy jeszcze ekwipunku marki Geweil do tych największych beli, ale czekamy cierpliwie na kolejne factsheety. Weźcie pod uwagę, że dzisiaj mamy 10 marca, więc jeszcze jedna porcja factsheetów będzie nam opublikowana za tydzień, a potem no to już będziemy mogli sobie grać tym DLC. Na pewno nagram wam oczywiście z tego odcinek. Jeżeli chcecie kupić to DLC to pod filmem znajdziecie dedykowany link do zakupu. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu. Cześć!